Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. Moi drodzy, poprzednim razem... Co żeśmy poprzednim razem robili, kurczę pieczone? To jest bardzo dobre pytanie. Mieliśmy lot na hipogryfie, byliśmy w... Jak to się nazywa? Łóżku szpitalnym jako Harry, dlatego że Harry no, przegrał mecz w Quidditcha. Dodatkowo jeszcze Malfoy przebrał się za Rona za pomocą eliksiru wielosokowego i zrzucił Harry'ego do lochów, po czym Ron obezwładnił Malfoya, no i wydostaliśmy się z lochów. Mieliśmy sekcję z Hedwigą. No i zwiedzaliśmy sobie Hogwart, a raczej błonie Hogwartu zimą, no nie? I teraz robimy sobie zadanie Carpe Retractum u profesora Flitwicka. No i co? Zaczynamy, nie? Nie będziemy tutaj przedłużali. Lecimy dalej z koksem, moi drodzy. Co tutaj będzie na nas czekać? Tam niby mamy drzwi jakieś, no nie? No to możemy podejść do tych drzwi w sumie. Wycelować w przeciwnika. Bo już ten przeciwnik tutaj jest. Widzicie, kurde, zobaczcie, co tutaj nas atakuje. Zabójcze pochodnie, kurcze pieczone. No nie, no najlepszy przeciwnik, nie ma to tamto. Wybaczcie za cięcie, musiałem sobie kichnąć. Nie można wchodzić w zasięg zaklęcia! A masz ty! I następna pochodnia, gdzie jest? Tu jest, patrzcie na to. I elegancko, zamrożona będzie. I to chyba wszyscy przeciwnicy, już tutaj nikogo nie ma, moi drodzy, możemy iść dalej! Jej! A nie, nie możemy. Co, jeszcze ktoś się pojawił? Nie, no kurde. Jeszcze ktoś jest. Jeszcze jest kolejna, kurde, zabójcza pochodnia, której się nudzi. Kurde, ale to jest pomysłowe. Wow! Udało się! Powiem wam tak w zupełności szczerze, że to jest pomysłowe, nie? Jeżeli chodzi o przeciwnika, że przeciwnik to jest, kurde, jebana pochodnia. Nie no, śmiechłem. Dobra, co tutaj mamy? Aha, wiem, na czym to polega. Ja wiem, na czym to polega. Tutaj są takie rozgrzane te... wajchy, jakkolwiek to brzmi. I musimy je... trochę zamrozić, żeby one nie były aż tak gorące, no nie? I teraz tak, podchodzi każda z tych trzech postaci do jednej. Czyli ja podchodzę tutaj. Harry, ty podejdziesz tam. A ty, Ronald, idziesz tam. Gotowi? Raz, dwa, trzy... Oj, oj. Dobra, jedziemy z koksem. Czerwone kapturki jebane. Wypierdalać mi stąd. Ogólnie chcę was przeprosić, jeżeli postacie w grze będą tutaj coś gadać, a ja będę im wchodził w zdanie, ale oni kurde za dużo gadają w tej gierce, nie? Nie mogą, kurde, ryj zamknąć momentami. Jak w Więźniu Azkabanu czasami za mało gadali, tak tutaj, kurde, za dużo gadają w wersji na PS2. W wersji PC-towej gadali za mało, a tutaj za dużo gadają z kolei. Oj, sorry Hermiona, sorry Harry. Myślałem, że tutaj ktoś jest. Dawaj, wypierdalaj stąd. O nie, Hermiona, dobra. Teraz z tobą zagramy.
dla odmiany. Wypadł z baru! Sprawdźmy, czy tutaj mamy coś do eksploracji. Nie? Okej, okay, no to idziemy dalej. A, dobra. Panowie i panie, no kurde, znaczy bardziej panowie, bo tutaj Harry i Ron. Proszę, podnosimy, kurde, pokażcie swoją siłę, żeby Hermiona mogła się tutaj wślizgnąć, no nie? I teraz... Dziękuję, nie musieliście. W pełzni, no w pełzni, było, 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 było. Było, 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 w pełzni! O Jezu! Czemu czasami Hermiona nie ogarniasz? I widzisz, i przez ciebie oni puścili. Nie mieli tyle siły. No, dawaj. Hej, Hermiono! Ta szczelina wygląda jak w sam raz dla ciebie. Hermiono, jak myślisz, czy zdołasz je tędy przycisnąć? Nie zapomnisz o nas, co? Tak więc, co my tutaj mamy, moi drodzy, tak by the way? Możemy iść do góry. Super, świetnie. A, i potrzebujemy teraz tego. Jak ten czar się nazywał? Reparo, właśnie, reparo trzeba użyć. Na razie sobie weźmiemy za tego, flipendo. Reparo, dawaj. Nie, nie możemy reparo użyć? Czemu nie możemy? A, ja wiem chyba dlaczego. Ta woda już jest na tyle podejrzana, że tam przecież trzeba się dostać. A więc potrzebujemy użyć tego, Glacius, no przecież. Jak nie reparo, to Glacius. No pewnie, że Glacius. Ej, czy ja już wspominałem o tym? Nie, na pewno wspominałem w pierwszej i w drugiej sesji, że te czary mają lepsze zastosowania w wersji na PS2 niż w wersji na PC-ta. Naprawdę. One o wiele lepiej wyglądają. Mnie na przykład bardziej przekonuje właśnie czar Glacius z wersji na PS2 niż czar Glacius z wersji na PC-ta. Mówię to autentycznie szczerze. Bez żadnego tutaj kurde śmieszkowania, nie? No, zbieraj tarczę. 250 punktów już mamy. Nice! Może przebijemy w końcu tych ślizgonów zajebanych, brzydko mówiąc. Otwieraj. Znakomicie. Kolejna strona Folio Brutti. Właśnie, trzeba będzie potem w jakimś bonusowym odcinku poczytać, co tam jest w tych stronach Folio Brutti. Aha, teraz musimy walczyć znowu z czerwonymi kapturkami. Yeah, jebe. W sumie to jest całkiem fajne, że w sumie mamy takiego nowego przeciwnika. Ale z drugiej strony jest on bardzo uciążliwy. Ale damy radę, pokonamy tych kurde czerwonych złamasów. O, o, i mamy nowego przeciwnika. Mamy nowego przeciwnika, moi drodzy. Akurat się na tyle wycwaniłem, że przed nagrywaniem uruchomiłem sobie Wikipedię, bo byłem bardzo ciekaw różnic między wersją PS2 a PC-ta. I te chochliki, znaczy coś ala chochlik, bo nie mogę tego chochlikiem nazwać, to jest bachanka.
I to jest wróg ekskluzywny tylko dla wersji PlayStation 2. Nie ma tego w żadnej innej wersji. Nie znajdziecie tego w wersji na peceta ani w wersji na Game Boy Advance, bo wiem, że jest też. To jest właśnie bachanka, to coś kurde latające. I bachanki nie możemy normalnie chyba... A nie, możemy normalnie, tylko... Ukąszenia bachanek są jadowite, dokładnie. Są jadowite. W tym... W książce chyba było to opisane, że jak bachanka cię ugryzie, to ten... To tracisz energię, czy po prostu jesteś zatruta w sumie. Znaczy zatruty, bo to zależy od postaci, czy to męska, czy żeńska, no nie? Ale tak, generalnie ukąszenia bachanki sprawiają... Ej, to nawet ja tutaj w tej gierce tracę, kurde, punkty zdrowia, więc trzeba się wyleczyć. Hej, 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 przepraszam bardzo. Ustalmy sobie... Odtrutka na... O, dokładnie, wypijemy to. Odtrutkę, dawaj. Zostałam zatruta, potrzebuję odtrutki. Dobra, ja akurat wiem, że ukąszenia Kurde, znowu? Co jest grane? A ona mnie ukąsiła. Naprawdę potrzebuję odtrutki. Ja jebę. O mój Boże, jaka to była padaka w tym momencie. Ale dobra, udało mi się. To jest najważniejsze, że się udało. A teraz wyleczmy się. No i jedziemy z koksem, moi drodzy, jedziemy z koksem, nie ma to tamto, trzeba było troszeczkę, kurde, psychicznie odpocząć po tym, co tu się odpierdoliło. Najgorsze jest to, że Hermiona jest tutaj sama, ale da się to ogarnąć, oczywiście, że się da, no. Kto by pomyślał, że nie da się tego ogarnąć, no. Jeżeli ktoś przez chwilę myślał, że się nie da tego ogarnąć, no to jest w totalnym błędzie, no nie? Zbieramy co nasze, im więcej eliksirów wigenowych, tym lepiej, bo będzie można się oczywiście wyleczyć, co bardzo wszyscy chcemy. I teraz tak, tutaj światło pada... Tak, w ten sposób. Dobra, okej, okay. Czyli trzeba będzie jakoś światło skierować inaczej. Wtedy sobie odblokujemy tą... przejście, no nie? Do tarczy. A chyba chcemy to zrobić. Tak mi się wydaje. Czy mogę tutaj wejść? Nie, nie mogę tu wejść. Szkoda. Fajnie byłoby. To teraz tak. O, jest i bachanka. Patrzcie na to, kurde. Jebać cię, frajerze! Wypierdalaj! Nie dziabniesz mnie! Dobra, widzicie? Padła szybko. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Teraz następna chyba tu będzie bachanka, co nie? No pewnie, że będzie tutaj następna. Kurde! Jezus Maria! Ty szmaciuro jedna! Kurde, no... Najgorsze jest to... A, dobra, mam to! Zajebiście, ja przez chwilę myślałem, że mi się to skończyło. Nie, 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 moja droga, kurde, bachanko. Tak to my się bawić nie będziemy, ja tu piję teraz odtrutkę. Co ty sobie, kurde, myślisz? Chodź tutaj. Będziemy się klepać. Znaczy, dobra, nie do końca się będziemy klepać, bo ja tu potrzebuję, kurde, mojego znanego i ulubionego flipendo. Jeszcze jedna bachanka została. Jebiks. Aj, i już nie mam. Nie mam jak się wyleczyć. Znaczy mogę wypić ten, eliksir wigenowy akurat.
No będzie mi teraz powoli HP zlatywać, no ale... No sam fakt, że będzie mi to HP zlatywać, mnie niepokoi. Dobra, giń rzesz, kurde. Masakra z tobą. Dobra, teraz tak. Skoro już mamy po bachankach, grahankach, jak to się mówi, to teraz tak, trzeba zobaczyć, co tutaj możemy ogarnąć raz jeszcze. Będę co jakiś czas to pił, bo no nie ma innego wyjścia, a trzeba się jakoś leczyć. A odtrutki żadnej nie mam i to mnie niepokoi bardzo. Dobrze, że podczas tego pauzy nie zlatuje Hermionie życie, bo to by było kurde słabe. Chociaż chyba już nie, nawet nie leci w dół. Już się skończyło. Dobrze, zajebiście, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Więc raz jeszcze, odpalamy. Dobra, mamy coś takiego. Super. Teraz sprawdzamy, czy czasem nie będzie można jakiejś platformy utworzyć z lodu. A fajnie by było, gdyby coś takiego zrobić. Nie ma co prawda takiej możliwości, ale możemy zrobić coś takiego. Myk. O właśnie, jakby to powiedział kurde Harry czy tam Ron. O właśnie. Dobra. I teraz możemy przesuwać kurde kostkę lodu. Po co? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy mam zielone pojęcie, bo wiem o co chodzi. Chodzi o to, że trzeba będzie to przesunąć. Czekaj ta chwilę. Wait the second. Trzeba teraz użyć reparum. Tak? To się nazywało reparum? Reparo. Kurde, czemu mi się mylą te końcówki? Zawsze mi się wydaje, jakbym mówił na to reparum. Okej, dobra, więc teraz tak. Nie w tę stronę chyba chciałem to zrobić. Czy chciałem w tą? Bo tu jest jeszcze jedna chyba skrzynka, którą wypadałoby. Tak, jest jeszcze jedna skrzynka, dobra. Więc teraz tak. Lód trzeba by było pocisnąć w drugą stronę, zdecydowanie. Więc będziemy musieli zrobić takie trochę kółeczko. Troszeczkę sobie utrudniłem ścieżkę. No ale czasem tak bywa, ja już jestem znany z tego, że ja zamiast sobie ułatwiać, to ja bardzo często se życie komplikuję, więc... Nie martwcie się, to jest u mnie normalne. Nie lubię po prostu chyba jak jest za łatwo, co nie? Zawsze muszę sobie coś skomplikować. To jest typowe u mnie. Dobra, więc teraz tak. Chwila, moment. A gdyby tak to naprawić, no wtedy to nie poleci do końca. I by to poleciało może tutaj. Tylko, kurde. Ale to jest trochę podchwytliwe, powiem wam szczerze. To jest trochę podchwytliwe. Ale damy radę. Ja się nie poddam, no kurde. Nie po to podejmowałem się maratonu, żeby się poddać, no nie? Więc z takich trochę mniej może istotnych rzeczy, to kurwa ta arena zajebiście wygląda, no nie? Jakby to mi się podoba właśnie w Więźniu Azkabanu na PS2, że ta gra nie ma jakichś takich z dupy przepaści na zasadzie, że o, patrzcie kurde tutaj. No masakra troszeczkę w tym momencie, no nie? Jakby zaraz możecie spaść w dół i może być nieciekawie, no nie? I teraz użyjemy reparum. Reparo, przepraszam, nie reparo, reparum, tylko reparo. I wtedy będziemy mogli to pchnąć. Dokładnie. Ja, widzicie, kurde? 300 IQ normalnie w tym momencie. Pchamy. Pchaj to. I teraz pchnij. Dokładnie, pchnij. Elegancko, o to chodziło. Zajebiście. Easy, man. Więc tak, ogólnie graficznie zajebiście wygląda ten poziom.
podoba mi się to, że nie ma tutaj takich przepaści, tak jak to było w Wieździe Azkabanu na PC. Mimo, że to było, miało też taki swój klimat z tymi przepaściami, że były wyzwania, gdzie było takie, takich dużo przepaści, właśnie jak na przykład w egzaminie Scarpe Retractum, co pamiętacie, że Lupin mówił, że to jest dziebko niebezpieczny trochę ten egzamin. No to tutaj jakby mamy przewagę właśnie takiego trochę platformowania i to mi się nawet podoba bardzo, powiem wam szczerze. I to trochę tak realistycznie jest zrobione, no nie? No bo jednak nie oszukujmy się, ale to jest bardziej realistyczne niż jakieś przepaście z dupy. Dobra, jesteśmy dalej i teraz trzeba znowu sobie tutaj wpisać Flipendo i pocisnąć tutaj towarzystwo, bo im się chyba ząbki nudzą. Jeszcze dupę mi wypinają, co za kurde prostaki i chamy. Chamy i prostaki, bez kitu. Chodzące chamy i prostaki. Na szczęście, kurde, czerwony kapturek nie może nas zatruć. I swoją drogą to też jest wróg ekskluzywny pod wersję na PlayStation 2. PlayStation 2. Tak mogę powiedzieć. Dobra, czy coś tutaj mamy? Żadnej skrzynki nie ominęliśmy? Bo czasami skrzynka lubi się z tłem tak zlać trochę. Ale no nie, nie ma żadnej skrzynki. Ten korytarzek też jest całkiem fajny. Takie pochodnie tutaj porozstawiane. Widać, że tutaj jest taka groza, taka tajemniczość. Jakkolwiek to brzmi. Jesteśmy dalej. No i są ich chłopaki, kurczę pieczona, zajebiście. Dobra, mogę wykonać niby unik, ale przed czym? Bo coś nas tu atakuje? Wykonaj unik. Ale przed czym? O, widzicie? Udało się. Kurwa, ktoś do mnie pisze, do chuja wafla. Wracając do mojego tematu, który chciałem tutaj powiedzieć, to no udało mi się, jak widzicie, to naprawić. Tylko kurde, właśnie to z tym robieniem uniku było trochę takie, zmyliło mnie z tropu, powiem wam szczerze. Tak kurczę pieczone, troszeczkę byłem zagubiony w tym momencie, no nie? Jeżeli chodzi o te zrób unik, bo myślałem, że coś mnie kurde atakuje, bo ja żadnego przeciwnika nie słyszałem ani nic, ale to tak trochę sprawiało wrażenie, tak więc to zrób unik to trochę mnie zmyliło z tropu. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Jesteśmy po drugiej stronie, tak? Tu mamy przejścia do góry, ale no nie naprawimy sobie prędko chyba tych schodów, chyba że możemy je naprawić od razu, to byłoby super. Nie, nie możemy, więc tutaj nie możemy jeszcze iść. Tutaj gra nam nie każe nawet jeszcze iść. Więc musimy przejść tutaj. Idziemy sobie, siabadabadabadabadu, siabadabadabadabadu. Idziemy i tutaj mamy skrzyneczkę, którą najpierw otworzymy. Powinniśmy najpierw, kurde, coś odblokować, ale... Nieźle. Mamy, kurde, kartę, więc korzystajmy póki możemy, jak to się mówi. I zobaczmy jaką kartę żeśmy zdobyli. Coś chyba tutaj mamy z czarodziejami. No tego nie było, z tego co kojarzę. Tak więc, no, ładnie nam tutaj idzie zbieranie kart. Mamy tylko na razie Squidditcha wszystkie zebrane. I tak, mamy 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na 50. Kurde, ja pierdziule. Dobra, wróciłem z powrotem, jak widzicie. Trzeba było właśnie na chwilę się schować, bo niestety zasłania mnie niektóre karty. Mógłbym oczywiście zmienić lokalizację kamerki, ale potem byłoby, że zasłaniam coś innego, więc... Wolę na chwilę po prostu włączyć kamerę i tyle, jak to się mówi. Nie wiem, panowie, wy macie zamiar do góry pójść? Czy nie macie? Chodź tu, kurde. Ronald, idziemy do góry. Idziemy do góry. Oh yeah. No, jesteśmy wszyscy, cała trójka. To co teraz? Co teraz, pani Hermiono? Może ty, kurde, pójdź naprawić coś? Bo wydaje mi się, że teraz trzeba będzie te schody naprawić, skoro cała tutaj trójka przylazła.
Nie, to nadal nie ma nic związanego z naprawianiem schodów. Dobra, tak więc co my możemy teraz zrobić? Tutaj jest krata, która jest zamknięta. Kurde, bym zleciał. Musimy bacznie obserwować, kurde, bo może tutaj jest jakaś szpara, gdzie można się wcisnąć. Hermiona no już niejednokrotnie pokazała, że jest w stanie. Już wiem! Chodno tutaj, Harry. Chyba wiem. Chyba, bo to jest pojęcie względne, czy ja to wiem. Któryś z nich musi do góry wejść za pomocą tej linki. Któryś. I to chyba Harry będzie. Tak, widzicie? Ale 300 IQ. Ale 300 IQ zagranie to było. Harry, tutaj. Dokładnie. Idź sobie, idź sobie, idź. I teraz stań tutaj. Pchnij, 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 pchnij. Dokładnie. I teraz Ron i Hermiona mogą tam iść. Zajebiście. Ja mam bekę z Harry'ego, który tam utknął. Tutaj trzeba będzie naprawić se most. Dobra, frajer zginął, bardzo dobrze, to mi się podoba. I możemy iść dalej. Znaczy może nie do końca dalej, ale przynajmniej jakiś kawałeczek sobie pójdziemy. Fajna w ogóle jest ta mechanika z zaklęciem Reparo. Bardzo mi się to podoba, w końcu coś takiego oryginalnego mamy tutaj. W sensie w końcu coś takiego nowego, co... Może po raz kolejny więzienia z kabanu na PS2 się pochwalić, czego nie ma na przykład wersja na PC-ta. A przyznam, że takie zaklęcie Reparo by się przydało w wersji na PC-ta. Nie będę tak ukrywał.